Hej widzowie, z tej strony Jaju. Trochę mnie nie było na kanale, ponieważ w tym samym czasie zajmowałem się egzaminem na studiach, który ze wszystkich uniwersytetów jest najcięższy w całej Polsce i generalnie to nie było warto poświęcać dla tego czasu, bo skoro zdanie egzaminu zależy stricte od losowości, a nie faktycznie posiadanej wiedzy, no to wiecie, mam wyje... Ja już wolę pograć Fortnite, wpisać kod JAJUD, czy rozdać widolce za styczeń, które otrzymuje Bandzio za to, że był najaktywniejszym widzem w tamtym miesiącu. A jeżeli wy chcielibyście coś wygrać, to wystarczy, że wpiszecie kod JAJUD w Fortnite'owym sklepie, co zrobiła chociażby ta widoczna piątka. Dzisiaj wybierzemy się do Szkoły Lamy, co zaproponowało mi Epic Games, i zobaczymy, co tam takiego przyszykowali dla nas twórcy Fortnite i co tam słychać u Geralta z Rivia. To wszystko w ramach drobnego Q&A. Jeżeli natomiast się zastanawiacie, jakiego sprzętu używam, to jest to w całości sprzęt od SteelSeries i jeżeli chcecie mieć takie cacka jak ja, to koniecznie zajrzyjcie do linku w opisie. Co sądzisz o tym, że według prawa niemieckiego poduszka jest uznawana za broń, więc dzieci nie mogą sobie urządzić tak zwanej bitwy na poduszki? Po ostatnich moich przeżyciach z uniwersytetem pozwólcie, że zbytnio o prawie się nie będę wypowiadał, ale jednak pragnę wyprostować tę delikatną nieścisłość. Poduszka według prawa niemieckiego jest uznawana za Passivwaffe, czyli nie do końca broń. Ta instancja nie ma swojego odniesienia w prawie polskim, dlatego postaram się to ująć w słowach jak najprościej. Passivwaffe to coś w rodzaju broni pasywnej, a raczej wyposażenia pasywnego, które służy stricte do defensywy, a w prawie niemieckim do takowego zaliczamy hełmy, maski gazowe czy właśnie poduszki. Zabronionym nie jest z kolei walka, gdzie się mogą swobodnie się okładać poduchami w domu, a przynoszenie wyposażenia pasywnego na przykład demonstracje, ponieważ posiadając takowe na zgromadzeniach publicznych, zakładamy, że musimy się przed czymś bronić lub zamierzamy z czymś walczyć. Co sądzisz o odlatywaniu pterodaktyli do zimnych krajów? Reasumując kwintesencję tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Głównymi przyczynami wymierania zwierząt są zanik siedlisk naturalnych, nadmierna eksploatacja zasobów przyrody, zmiany relacji międzygatunkowych w ekosystemach oraz rolnictwo. Pierwsze pytanie od Blaze'a: wolisz robić dużo filmów o średniej jakości, czy mało filmów, ale dopracowanych? Co w twojej karierze jest najważniejsze? Definitywnie wolę zrobić mniej filmów, aczkolwiek bardziej dopracowanych, aniżeli zasypywać was codzienną dawką rozdawania widolców za darmo i kradnięcia filmów razem z miniaturkami od zachodnich twórców KGW. Mam nadzieję, że wiecie, o kogo chodzi, a jak nie, to podpowiadam, ma więcej niż 200 tysięcy subów, a mniej niż 240. Definitywnie psychika niewrażliwa i nieuzależniająca się od cyferek. Znam wiele fortnite'owych twórców, którzy porzucili swoje kanały, ponieważ ciągle spadające i rosnące wyświetlenia robiły im po prostu, krótko rzecz ujmując, siekę z mózgu. Na polskim YouTube mamy, bądź mieliśmy, trójkę fortnite'owych youtuberów, którzy z powodu prowadzenia kanału, wiecznej konkurencji z tytułu programu Wesprzyj Twórcę, czy nieustannych wzlotów i upadków, chorowali na niektóre stadia depresji czy nerwicę natręstw. Ważne pytanie, za ile i gdzie kupuję swoją kreatywność? Generalnie to każdy odcinek praktycznie wymyślam wchodząc po schodach w moim domu, także ten tego. Jakich programów używasz do montowania filmów i tworzenia miniaturek? Jaka jest twoja ulubiona muzyka? Oraz skąd się wziął pomysł na nagrywanie i czy kiedyś zrobisz jakiś room tour? Do montowania używam od zawsze Sony Vegas, a do robienia miniaturek niezmiennie od 5 lat Gimpa. Słucham generalnie thrash metal lub muzyki orkiestralnej, a w kwestii room touru to nigdy czegoś takiego nie zrobię, bo uznaję to za moją strefę prywatności, do której nikt nie powinien mieć nigdy dostępu. Natomiast pomysł na nagrywanie wziął się generalnie z tego, że od zawsze chciałem być niezależny finansowo od kogokolwiek, ponieważ po prostu proszenie chociażby rodziców o pieniądze na cokolwiek było dla mnie czymś wstydliwym, i to nie dlatego, że rodzice mi skąpili czy cokolwiek, o co to nie. Po prostu nie lubię brać od nikogo pieniędzy, nawet jeżeli jest mi to darowane, ponieważ czuję wtedy obowiązek odpłacenia się tym samym. Z tego tytułu moje dzieciństwo w części wyglądało dosłownie jak życie Eda i Ediego. Wiecznie kombinowałem, jak samemu wygenerować pieniądze i dlatego też potrafię prowadzić kanał na YouTube. Czy zrobisz film pod tytułem "Ile jest warte moje konto"? Już kiedyś powstał taki film i mówiłem na nim na tamten czas, że moje konto jest warte 40 zł, ponieważ tyle zainwestowałem w Fortnite, kupując ratowanie świata na przecenie. Na stan obecny naprawdę nie wiem, ile jest tutaj widolców lub ile to jest warte, ponieważ praktycznie każdy skin w mojej szafce to prezent od Epic Games lub rzeczy z karnetów bojowych. Przy okazji pragnę zauważyć, że wartość konta w jakiejkolwiek grze to de facto takie pojęcie stricto teoretyczne, ponieważ wasze konto jest tyle warte, ile ktoś jest w stanie za nie zapłacić.
Czy zajmuję się czymś poza Fortnite? Tak, studiuję i dla osób, które zamierzają, nie róbcie tego w tym kraju. Nie dość, że nasz system edukacji to system pruski na warunkach bolońskich, co stanowi dość niewydolne kombo, to poziom naszych uniwerków poza na przykład takim UJ-em pozostawia wiele do życzenia. Co sądzisz o tym, że obecnie fabuła Fortnite nie żyje? Uważam, że obecna fabuła Fortnite jak najbardziej żyje i ma się dobrze. Po prostu YouTube'owy content z Fortnite na całym świecie się wypalił, przez co każdy z Was ma wrażenie, że albo fabuła Fortnite jest martwa, albo cała gra. Jak myślisz, co się stanie w przyszłości z Twoim kanałem? Jak myślisz, jak się on zakończy? I ostatnie pytanie, skoro w obecnym sezonie nie ma fundamentu, który prawdopodobnie nie żyje, to czy dalej będziesz reprezentował swój kanał tym skinem? Myślę, że będę prowadził mój kanał, póki tylko będę mógł, a jego koniec nastanie albo w momencie, w którym nie będę w stanie już go już dać. Myślę, że będę prowadził mój kanał, póki tylko będę mógł, a jego koniec nastanie w momencie, w którym nie będę w stanie go po prostu dalej utrzymywać, albo kiedy zabroni mi tego prawo, bo będąc na przykład sędzią, czy prokuratorem, czy innymi niektórymi zawodami, nie będę mógł czerpać z mojego kanału jakiegokolwiek zysku. Co do skina Fundamenta i Przybysza, będę nosił te skiny i będą one ikoną mojego kanału już na zawsze. Jakby Ci nie wyszedł YouTube, to co byś robił bądź robisz? Nigdy nie zakładałem, że YouTube mógłby mi nie wyjść. Od czasów podstawówki wiedziałem, że miałem od tego smykałkę i po prostu próbowałem. Wpierw w wieku 12 lat na Minecrafcie, potem w wieku 14 na Overwatchu, a potem w wieku 17 na Fortnite i w końcu się udało. Gdyby z kolei mój kanał mi nie wyszedł, to pewnie zajmowałbym się czymś zbliżonym do YouTube, a rozumiem przez to pracę elastyczną o dość godziwych zarobkach. Wynika to głównie z tego, że jeszcze jako dziecko przysiągłem sobie, że w życiu nie przepracuję dnia w pracy fizycznej lub w jakimkolwiek Januszeksie. No i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałem na większość pytań, a także starałem się wybrać te najciekawsze, które miały jakikolwiek sens. Bardzo jednak dziękuję za wszelkie zadane. Pamiętajcie o kodzie JAJUTY w Fortnite'owym sklepie, a ja tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć.